Leszno. Kwadrans samorządowy. Audycja finansowana przez Miasto Leszno. Witam Państwa serdecznie, witam moich gości, to radni przedstawiciele Klubu Rady Miejskiej Leszna. Witam w studio naszym covidowym panią Barbarę Mioczkowską, Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry Państwu. Pan przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Malepszy, Klub Radnych PL 18. Dzień dobry. I pan radny Mariusz Nowacki, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Proszę Państwa, sesja Rady Miejskiej Leszna dziś o godzinie 12.30. Radni zasiądą przy komputerach, bo sesja oczywiście w trybie zdalnym, w trybie online, żeby obradować nad 22 projektami uchwał. Czy to 22 to jest ostateczna liczba, panie przewodniczący, czy coś jeszcze się zmienia? Tak, może zgodnie ze statutem i regulaminem Rady może jeszcze pan prezydent zgłosić, ale na ten czas nie ma takiego wniosku, takiej propozycji. No, są dwa wnioski zgłoszone przez Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej. To jest właśnie poza panem prezydentem. Pani Barbara Mioczkowska je tutaj pilotuje. No tak, ale te wnioski są złożone do programu i są w porządku obrad, także no, są na porządku obrad w dniu jutrzejszym. I macie nadzieję, że nie wypadną? No, mamy taką nadzieję, ja liczę na rozsądek całej Rady Miasta. Przypomnijmy, te dwa wnioski, to jest stanowisko Rady Miasta w sprawie toru motokrosowego. Chcecie, żeby miasto takie miejsce znalazło, tak? I zdobyło, i przekazało stowarzyszeniu. Uchwała intencyjna, która popiera grupę pasjonatów i my tę ideę chcemy wesprzeć. Myślę, że ta uchwała już ma jakiś swój początek z uwagi na to, że prezydent na spotkaniu chce przypomnieć, że projekt uchwały został zdjęty 25 lutego z porządku obrad na sesji Rady Miasta. I odbyło się spotkanie, to było spotkanie Komisji Kultury i Sportu z udziałem ekspertów, wójtów, 50 osób śledziło tę komisję i myślę, że tam pan prezydent zadeklarował publicznie, że wystąpi z pismem do KOWR-u, bo alternatywnie został wskazany teren, jest to 7 hektarów, 2 kilometry od Zaborowa przy drodze S5 i sąsiaduje z gminą Święciechowa, gdzie wójt również zadeklarował, wójt Święciechowy, że w planie zagospodarowania przestrzennego przez 25 lat nie będzie żadnych terenów zabudowanych. Myślimy, że to jest wspaniałe miejsce i ta uchwała jest tylko intencyjna. My chcemy, no jako radni, mamy dobrą wolę, żeby ten tor powstał w Lesznie. A już tutaj nie muszę mówić o tym, że byłaby to wspaniała promocja dla miasta. I chcę nadmienić, że jeżeli taki tor powstanie, to będzie on wybudowany, przygotowany przez młodzież i sportowców stowarzyszenie, a miasto po prostu musiałoby się zaangażować organizacyjnie, żeby pomóc ten teren zdobyć. No zaraz się dowiem, jakie są intencje pozostałych klubów. Klub Radnych PL 18, panie przewodniczący. Tylko tak, no rzeczywiście dyskusja się odbyła. Zresztą pani radna za sprawą właśnie wnioskodawców został zdjęty z porządku obrad sesji lutowej i to dlatego, żebyśmy mieli rzeczywiście czas na spokojną dyskusję, taką racjonalną i ona się, tak jak pani powiedziała, odbyła. Póty co ten wniosek został, czy ten projekt uchwały został przyjęty przez Komisję Sportu i Edukacji. Pan prezydent, wiem, bo deklarował też na którejś z komisji, że już pismo wyszło do KOWR-u. Poczekamy, zobaczymy. No, miejsce rzeczywiście jest lepsze od tych, które w przeszłości dyskutowaliśmy nad budową toru kartingowego, motokrosowego i ośrodka szkoleniowego w bezpośredniej bliskości Zaborowa i ogródków działkowych na ulicy Dożynkowej. Więc zobaczymy jutro. A stanowisko macie swoje, PL 18? Chyba tutaj nie ma stanowiska. Raczej
tak jak pani radna powiedziała, zwracamy się do naszych doświadczeń, propozycji. Natomiast no sam mam taką uwagę, że wydaje mi się, że mamy ważniejsze zadania na dzisiaj, na realizację oczekiwań mieszkańców związanych z rekreacją, sportu. No ale ta jest na pewno taka nietuzinkowa, bo dotyczy sportu motorowego, a teraz, tak jak się mówi, to dziecko nowonarodzone, kilkumiesięczne, nie mówi już pierwszych słów mama, tata, tylko bum, bum. Więc... Pan prezydent jak zagłosuje? Proszę? Jak pan zagłosuje, panie przewodniczący? Ja nie będę, przynajmniej się wstrzymam, jeśli nie będę przeciw. Pan Mariusz Nowacki, tutaj klub PiS-u ma wspólne stanowisko, czy też indywidualnie, jak któremu radnemu serce dyktuje? Tak, u nas nie ma dyscypliny, więc każdy radny będzie głosował, jak mu serce dyktuje. Natomiast, no właśnie, pewne działania są już, zostały podjęte i są prowadzone i też uważam, że no, ta uchwała intencyjna w obecnym momencie wcale nie jest potrzebna, ona nie jest niezbędna, żeby można pewne działania prowadzić, a bardzo ważnym jest także dla nas głos mieszkańców. Jak oni do tego podchodzą, wiadomo, że ze sportami motorowymi no, wiąże się, że tak powiem, zarówno spory hałas, jak i zanieczyszczenie, które silniki spalinowe emitują. Niezłym rozwiązaniem mogło być to, o czym wspominał już kolega klubowy, pana radny Adam Kośmider, na przykład taki tor na silniki elektryczne. I wtedy byłby problem przynajmniej hałasu i także emisji spalin wyeliminowany. Czyli słyszę sceptycyzm w pańskim głosie. Raczej głosu za tym projektem się koalicja nie ma co spodziewać, tak? Z mojej strony raczej nie. I nie jestem przeciwnikiem. Oczywiście sportów jestem za tym, ale myślę, że po pierwsze poczekajmy, co dalej będzie. A jeśli to ma być rzeczywiście taki sport motocrossowy i na silnikach spalinowych, no to w obrębie Leszna moim zdaniem to jest taka trudna lokalizacja. Pani Barbaro? Jeśli mogę się odnieść do moich przedmówców, chcę powiedzieć, że projekt uchwały na Komisji Kultury i Sportu uzyskał pozytywną opinię. Myśmy chyba tam 4 do 3 radnych głosowało, więc wniosek przeszedł. I chcę jeszcze tutaj się odnieść do wypowiedzi pana radnego z PiS-u, że będą spotkania z mieszkańcami. Ja bym tutaj optowała i chyba będziemy zwracać się z pismem oficjalnym do pana prezydenta, żeby te konsultacje zrobić w tym trudnym okresie online, tak jak robimy wszystkie konsultacje dzisiaj online. Dlaczego my musimy czekać do dobrych czasów, żeby zrobić konsultacje społeczne, chodzić od mieszkania do mieszkania? No dzisiaj już takiej konsultacji się nie robi, więc myślę, że tutaj będziemy nalegać, żeby inna była forma. Ale jak państwo słyszycie, jest dość sceptycznie, więc może być różnie z wynikiem tego może głosowania. Może być różnie. Ja tylko się dziwię, że każdy projekt uchwały intencyjny opozycji spotyka się z takim stanowiskiem naszych kolegów. Czyli spodziewa się pani, że projekt uchwały w sprawie tak zwanych wolnych mediów też spotka się z takim przyjęciem? Też się spodziewam, ale myślę, że państwo radni nie boją się zająć stanowiska po tylu dyskusjach, po tylu zmianach, po samym fakcie, że my jesteśmy konsekwentni i będziemy dążyć do tego, żeby ten projekt został i był przegłosowany. Chcę też powiedzieć, myślę, że chyba dość ważną rzecz, że jest to tylko projekt intencyjny. My poszliśmy na kompromis, podaliśmy rękę, myśmy wysłuchali wszystkich naszych kolegów i uwag i po raz kolejną wersję składamy, żeby ta idea i ta intencja była przez wszystkich radnych przyjęta pozytywnie. No to zapytamy, czy się państwo nie boją zająć stanowiska. Jakie stanowisko zajmuje Prawo i Sprawiedliwość? Pan Mariusz Nowacki. Stanowisko nasze jest niezmienne klubu Prawa i Sprawiedliwości. Zostało ono także opublikowane w mediach. Niezmiennie negatywne. Niezmiennie negatywne. Chciałem przy okazji podziękować Radiu Alka, że opublikowało nasze stanowisko. No uważamy, że... Nie, pani radna, ja przepraszam, to rozumiem, był żart. Oczywiście. Czyli tak jak napisaliście w swoim oświadczeniu, są ważniejsze sprawy. Jak to dokładnie tak. Klub PL18, pan przewodniczący Malewski. Stanowiska klubu nie ma, tylko wydaje mi się, że taka
te doświadczenia, które mamy i również wizja miasta na najbliższe lata, może również dalej, ale tak jak powiedziałem i również oczekują radni, również z klubu Koalicja Obywatelska, będziemy kierowali się z własnym doświadczeniem, wiedzą również o tym, czego mieszkańcy oczekują. Natomiast pani Barbaro czy Basiu, to nie jest tak, że każdy wniosek, każda propozycja jest odrzucana. Ja nie będę wracał do tej, która jest dzisiaj też, czy będzie w programie sesji. Jest w programie sesji. Wydaje mi się, że jak są takie właśnie, które mamy doświadczenie, że mogą wzbudzać emocje, mogą wzbudzać nawet bardzo takie skrajne opinie, no to wtedy właśnie po to jest ta szansa, żebyśmy zbiorowo dyskutowali. I taka sytuacja miała miejsce nad projektem, który niestety wojewoda nam usunął, tym Czyste Powietrze. Uważam, że bardzo dobry projekt, taki właśnie związany z oczekiwaniami mieszkańców. Więc to projekt opozycji. Więc nie, no chyba tak bym nie, tak bym nie, tak bym, tak bym nie, tak bym do sprawy nie podchodził, natomiast to jest moje prywatne zdanie, wojewoda czy służby pana wojewody tutaj chyba za daleko posunęły się, bo tam nie ma nic takiego, co w moim pojęciu, w mojej wiedzy też, którą mam. W przeszłości tak było, że tutaj odwołać się od tej uchwały mogliśmy do Naczelnego Sądu, właściwie nie Naczelnego, ale naszego wojewódzkiego, ale tego nie zrobiliśmy. Również oczekuję, że wnioskodawcy ponowią tą propozycję, bo projekt jest bardzo ważny, istotny dla mieszkańców Leszna. Ja chciałabym się też jeszcze odnieść do tego, że ten projekt uchwały, który teraz był procedowany na komisji społecznej, również uzyskał pozytywną opinię i też przeszedł. Na sesji... I jak będzie na sesji, zobaczymy, ale ja z tego miejsca chciałabym podziękować tym radnym, którzy zagłosowali spontanicznie, odruch serca, tak jak tutaj kolega mówi, i zagłosowali pozytywnie. To był taki szczery i prawdziwy odruch naszych radnych. Ja jeszcze chcę, wśród pozostałych projektów uchwał jest, myślę, dość istotne dla rozwoju miasta uchwały dotyczące tej polityki mieszkaniowej na najbliższe 5 lat. Jak to się nazywa? Program gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta Leszna. Tak. Panie przewodniczący, trochę nowych budynków z mieszkaniami komunalnymi ma na przykład powstać. No tak, oczekiwania są mieszkańców, bo z tego programu głęboko analitycznego wynika, tak na marginesie, może warto powiedzieć, prawie 100 tysięcy dalej metrów kwadratowych powierzchni użytkowych mieszkań komunalnych. Z tego prawie dwie trzecie to są absolutnie zasób, który właścicielem jest miasto. 1/3 również... również te jednostki, tak. Prawie, dokładnie. Także tam jest dokładna analiza, jaki jest stan techniczny, jakich powierzchni dotyczy. Również polityka czynszowa miałaby zmierzać do tego, co jest zawsze trudne w kontekście dochodów mieszkańców, do tego, żeby czynsz pokrywał rzeczywiste koszty utrzymania mieszkania, a one się sprowadzają nie tylko do tych kosztów związanych z przyszłymi remontami, czy z bieżącymi remontami, z bieżącym utrzymaniem, ale również z... przede wszystkim z poprawą warunków mieszkania. Więc taka kierunkowa uchwała, ona nawiązuje do tej, która obowiązywała do 2022 roku, ale ustawa przyjęta przez Sejm mobilizowała nas do tego, żeby taki projekt uchwały pan prezydent przygotował. No i jest on na prawie kilkadziesiąt stron. Bardzo dobry materiał analityczny. Natomiast jak zawsze środki. Dobra wiadomość jest taka, że rząd sugeruje, czy przesyła nam informacje, że będą środki, z których można będzie remontować zasób komunalny, mieszkaniowy gminy. Pan Mariusz Nowacki, w tej sprawie tak, mieszkaniowej? Jak najbardziej popieramy tutaj właśnie nowe lokalizacje, które właśnie mają powstać na ulicy Towarowej, nowe mieszkania, tak, przebudowa mieszkań na ulicy Wierzbowej, Lipowej, także na Gajowej, wyburzenie budynków 1 i 3 i budowa za 6 milionów.
jak najbardziej popieramy. Uważam, że jest to właśnie dobry kierunek, tak, aby... A ta polityka czynszowa, no to tak, tak brzmi, no... polityka czynszowa, chodzi o to, że czynsze będą rosły po prostu. Tak, no ale mają rosnąć stopniowo po to, aby, że tak powiem, można było pokrywać koszty tak remontów, bieżących napraw, ale no także jest tutaj ujęte w tej polityce, że będzie analizowana sytuacja finansowa każdej rodziny, więc tutaj no nie, jak gdyby nie ma zagrożenia, że wszystkim od razu będzie podniesiona i koniec, kropka. To jest to bardzo ważny element. Ta uchwała idzie w dobrym kierunku i na dwóch komisjach na ten temat dyskutowaliśmy i oczywiście jako Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej jesteśmy za przyjęciem tej uchwały z uwagi na to, że te działania, które miasto no, tak jakby adresuje i dedykuje mieszkańcom miasta, są ważne i za tym będziemy głosować. A te i wiele innych uchwał, proszę Państwa, już o 12.30 w Radnie rozpoczną pracę. Można ją śledzić w systemie na stronie Esesja, także mogą sobie Państwo na żywo to wszystko oglądać. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Barbara Mlaczkowska, pan Mariusz Nowacki i pan Tomasz Malepszy byli naszymi gośćmi. Dziękuję. Dziękuję. Leszno. Kwadrans samorządowy. Audycja finansowana przez Miasto Leszno.